Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Walhalla. Jesteśmy sobie mniej więcej w połowie gry i obsłużyliśmy niedawno Mario, typka, który był i dupkiem, i homoseksualistą, i tysiącem innych rzeczy na raz, ale na pewno nie był sobą, co właściwie najbardziej bolało nas i naszą postać. Wracajmy. Wróciliśmy, jakieś część... udało mi się coś osiągnąć? Udało mi się rozdać parę ulotek, ale większość ludzi było jakby zajęta, rozkojarzona przez psa. Musiałem im mówić, że to jest... Żeby poszli do baru Red Shiby, żeby zdobyć ich uwagę. Och. Ale wracam do biura. Ty zostajesz tutaj. Okej. Drzwi się otwierają i tłum szaleje, kiedy oni znowu widzą... pies! Dorotka. Dorotka wróciła. Mała dziewczynko. Co robisz w barze? Kochanie? Musisz mi pomóc. Hej, psie. Słyszałem, że koty są w alejce. Naprawdę? Idę sprawdzić. Proszę, zobądź. Wow. Naprawdę nie radzisz sobie z psami, co? Czy to było aż takie oczywiste? Ale dlaczego? Nie wiem. O, hej John. Hej. Myślisz, że to przez to, że... Dostaję tą cechę tak znikąd. Kiedy sztuczna inteligencja jest stworzona, dają im strachy. Albo takie rzeczy, które pojawiają się całkowicie znikąd. Mi się po prostu trafił strach przed psami i szynszalami. Szynszale są na wygnieniu extinct, o ile dobrze pamiętam, to oznacza to słowo. Extinct. Wyginąć, tak. Okej. Okay. Dzięki bogom. Co podać? Cóż, to jest ten moment miesiąca, więc poproszę trwałą Jane. O, ktoś tutaj złapał się na tak zwanym okresidle. Zapisuję Dorothy. Bleeding. Jane? Oj, coś kliknąłem. Patrzcie na moje krzesło, nie wiem, będę musiał czymś się nasmarować, może moim piżmem, powinno być o wiele lepiej. Już się robi. Bleeding Jane dla Dorothy. Z okazji jej czasu w miesiącu. Okej. Cóż, Bronson Extract, 3 razy Power Delta. Trzy Flanner Guide. Wszystko zmieszane, czyli mieszam troszkę dłużej. Proszę. Ten czas miesiąca. Czy Lili mają menstruację? Cykl menstruacyjny? Tak, olej. Nie grób, ptasie, nie mamy. Jest parę takich serwerowych rzeczy, takich konserwacyjnych, które musimy robić co miesiąc, ale to inna historia. Więc co to za czas miesiąca? Czas, w którym lubię po prostu pić Bleeding Jane. Proste, no. Więc jak leci biznes? Byłabyś zaskoczona, jak wiele ludzi łapie wakacyjna depresja i potrzebują trochę Dorothy w swoich życiach. Chociaż to jest sezon, w którym jest najwięcej konkurencji. Nie wiedziałem, że masz konkurencję. Oczywiście, że mam. Zarówno ludzie, jak i Lilim. Połowa z nich ubiera seksowne sukienki Mikołaja, a to nie jest uczciwe. One zostały wyprzedane. Chciałem też mieć jedną. Ale to może lepiej. Jak to? Inne dziewczyny lubią ubierać się w strąpy ubrania i pokazywać dużo skóry. To wystrasza większość ludzi. Dowiedziałem się, że najlepszym sposobem, żeby zachować klientów, jest to, żeby ubrać się normalnie. Naprawdę? Jeżeli ubieram się normalnie, oni mogą udawać, że jestem po prostu jakimś, nie wiem, dodatkiem.
ręce. Znajomym, okej. Okay. A, no tak, no w sumie rzeczywiście. I wtedy nie ma tego, tej iluzji, że o, mój znajomy umawia się z robotem do towarzystwa. Nie muszę mnie ukrywać, aż dojdziemy do pokoju. Cholera! Niektórzy nawet zapraszają mnie na obiad albo na film, zanim przejdziemy do rzeczy. Choć muszę przyznać, że to jest trochę ciężkie, żeby w ogóle zdobyć takich klientów. Oni nie wiedzą, czym się zajmuję na pierwszy rzut oka. I pierwszy raz, kiedy mnie zobaczą, to są pewni, że robię jakiegoś pranka albo coś w tym stylu. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Co mi w sumie przypomina. Czy ty służysz tylko ludziom, czy też czasami Lili? Tylko ludziom, ale... Mam tą zasadę, że musi być przynajmniej 40% organicznego ciała. 40%? Człowiek od szyi w górę. Fiuty też wolę organiczne, ale mogę zrobić wyjątki. Dla kobiet. Nie jestem co do tego restrykcyjna. Dlaczego pytasz? Czy znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany? Nie, to po prostu ciekawość. Cóż, twoja ciekawość sprawia, że jestem spragniona. Podaj mi blufery. Duże. Okej? Okay? Pożądalku. Duże blufery dla małej, różowo-włosej pixie. Okej? Okay. Fajnie ją nazwała. Blufery. Bayer Big. Zróbmy pysznego drina. 4 Adelheidy. 1 Flannergeist. No i Tarmotrajna, więc co? Dajmy po 3 powiedzmy. I teraz druga tura. 1, 2, 3, 4. Żeby się nie pomylić. 1, 2, 3. Dodajemy do tego Age i mieszamy. Proszę bardzo. Zdałem się. Czy ktoś widział wróżki po wypiciu tego? Po wypiciu paru takich. Jeden koleś sprał to drinka. Sprał wypić tego drinka tyle, ile się dało. Myślę, że jedno widział, ale kręciło mu się w głowie i to, co widział, to jego własne żydzi. O! Wiesz, wcześniej dzisiaj był tutaj duch mega świąt. Co z nim? Oto ja, zdając sobie sprawę, że właśnie wygadałem się komuś, że serwuję drinki nieletnim. Nic szczególnego, po prostu zabawna historia. Też mam zabawną historię. To jest prank mega Santy. Co? He, to jest taki prank, który robię co rok. Na początku wybieram sklep, czekam aż na dzień, kiedy będzie dużo ludzi. Wtedy idę na kochanka Mikołaja i kiedy on mnie pyta, co chce, mówię najbardziej niewinnym tonem, jaki daję radę zrobić. Chcę, żebyś sprawiła, żebym została kobietą. O, ale grubo. Czasami próbują to przykryć, mówiąc, Lili, chcę zostać człowiekiem. Wtedy ja mówię, nie, ja chcę ciebie. Ale dobry prank, ja pierdziele. Następnie mówię, cóż, przynajmniej chcę dildo, takie duże, różowe. Albo bardzo wyboistego ogórka. Czasami troszkę podsycam atmosferę. Zamiast ogórków proszę o kucyka oraz ćwicz, żeby go podnieść. Raz pomyślałem, żeby krzyknąć, pomocy, jestem molestowana. Ale przypomniałem sobie prank. Przypomniałem sobie, że to był tylko prank i nie chciałem zniszczyć życia tego człowieka. Jak wspaniałą myślę. Chociaż łapię w ten sposób klientów. Stałem bywalcami bardzo wkrótce potem. Ale tak, 3 lata. I oni wciąż nie łapią, że to cały czas jestem ja. O, tak, właściwie to ile masz lat? Wystarczająco, żeby zrobić z tobą co tylko będziesz chciała.
Numery, potrzebuję numerów. Czy naprawdę pytasz dziewczynę o jej wiek? Okej, więc najpierw powiedz mi swój wiek. 27. To i fair. Nie zrobiła się taka jakaś... taka fajna, zwyrolska, albo coś w tym stylu. Okej, powiem ci. Mój model ma mieć od 10 do 13 lat. Wyglądać na od 10 do 13 lat. Ale na ostatnim sprawdzianie mój wiek mentalny to 24 lata. Od jak dawna jesteś jakby... żyjesz? Zostałaś wyprodukowana? Te osoby, które zachowam dla siebie. Okej. Myślałem, że będzie ci to bardzo mi pasowało, żeby rozmawiać o twoim wieku. Dlaczego tak nie było? Patrząc na to, jak niebezpieczne to wszystko było ostatnio, każdy rok, który masz, ma znaczenie. Starzenie się nie jest klątwą. To jest osiągnięcie. Powinieneś zrobić koszulkę z takim napisem. Ponieważ jeżeli ty nie zrobisz, to ja zrobię. W sumie fajny napis rzeczywiście. To trzeba przyznać. Proszę cię bardzo. Chcesz coś jeszcze? Sprawdźmy. Och, Cobalt Velvet. Trochę minęło odtąd. Ostatni raz spróbowałam tego napoju. Okej. Muszę to sobie spokojnie zapisać. Cobalt Velvet. Czekajcie, jeszcze jedną szybko rzecz sprawdzę. Dosłownie sekundkę, muszę coś sprawdzić. Okej, dobra. Już do was wracam. I robimy Cobalt Velvet. W porządku. A poprosiła o Cobalt Velvet. Dziwne. Czemu dziwne? Kiu-kiu. Flangerajdy oraz Pink Armotrainów. Wszystko z lodem i miksujemy. Proszę bardzo. Cobalt Velvet. Tak, dokładnie ten. Lubisz go? To nie jest tak, że go nie lubię. Chyba nie jestem wystarczająco dorosła na te drinki. Hej, kochanie. Jaki dzisiaj mam dzień? Środa. Nie, numer. Chodzi o numer. Numer? 21. Nie powinnaś tam wiedzieć? Jestem Lilim, nie kalendarzem. Myślałem, że ty chociaż tyle wiesz. Zaraz będziesz prosiła mnie o jakieś dziwne wyliczenia. Nie umiesz tego zrobić? I umiałabym, jeżeli bym nastawiała na to swój umysł, ale to nie jest coś, do czego mam szybki dostęp. Mam wewnętrzny kalendarz i kalkulator, ale one są używane na wiele innych operacji w każdym momencie. Mogłabym zrobić to wszystko, ale to jest znacznie szybsze, żeby ciebie zapytać. Rozumiem. Po co potrzebna ci jest data? O, znowu widzicie? Może to jest ta Alice Rabbit, co? Muszę zrobić coś 26. Unikałem tego już od jakiegoś czasu. Och, ale nie martw się, to nie jest nic niebezpiecznego czy coś w tym stylu, to po prostu ciężkie. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Pomogłabyś mi? Jeżeli powiesz mi, czego potrzebujesz, to pomogę ci z tym. Może później, na razie muszę lecieć. Trzymaj się, pa. Czy naprawdę myślisz, że ona nie ma dostępu do kalendarza i kalkulatora tak łatwo? Wydaje mi się, że to jest mniej więcej w ten sposób, jeżeli używasz tekstowego procesora. Jeżeli tekstowy procesor może dosięgnąć do kalendarza komputerowego, nie używasz tego w ten sposób. Dlaczego nie powiedziałeś, że wczoraj za nią tęskniłaś? Zapomnij o tym. Nie znalazłem żadnych kotów. Może poszukasz jeszcze raz? Dobry pomysł! Zwłaszcza. Ha? Kolejny dzieciak? Może ten bar się stał popularny w jakimś gimnazjum? To byłoby niesamowite. Hustle, co znaczy hustle? Nie wiem, czy to niesamowite znaczy, raczej nie. To byłby kłopot, okej. Okay. Oj, bardziej, buteleczka mi spadła pod biurkiem. A to już niezłe kolekcje butelek zrobiłem, będę musiał wynosić w końcu, ale wiadomo jak to jest.
człowiekowi się po prostu nie chce. I po prostu to wychodzi. Ojejku, dalej. O Boże, może Alma miała rację. Rację z czym? Cóż, innego dnia pytałem ją o jej opinię o tą, jeżeli chodzi o tą całą Alice Rabbit. Przed całą tą sprawą z masywną transmisją i hakowaniem. I ona w pewnym momencie powiedziała, że hakowanie staje się takie modne i powiedziała: wyobraź sobie, że nagle grupa nastolatków włamałaby się do baru i zaczęłaby pytać o drinki. I dzisiaj były już dwa dzieciaki. Ech. Fad, co to znaczy fad dokładnie? Chwilową modą, okej. Okay. No takim, no, trendem. Co jakby barmanowanie stało się chwilowym trendem? Może kreskówki? Dziecięce kreskówki nie pokazują żadnego alkoholu. Prawda. Przepraszam pani. To nie jest miejsce dla dzieci, więc ty powinnaś... Jill, ona patrzy się zbyt mocno. Nic nie mówi. Ona nic nie zamawia. Nie sprawia żadnych kłopotów. I nie ma w tym nic złego, niepoprawnego. On myśli nic niepoprawnego poza alkoholem, ale alkohol jest wszędzie, tak czy siak. Więc co sugerujesz? Niech sobie stoi? Może jest po prostu ciekawa baru. Ona nic nie mówi. Może jest ciekawa i wstydliwa. Poza tym to jest nieczęsne, żeby mówić o ludziach, którzy stoją przed tobą, jakby nie mogli cię usłyszeć. Prawda. Jill. Startle you? Co znaczy startle? Ja cię sobie przestraszyłem. Oj, zobaczcie, bo odpadnie mnie to, co trzeba. Okej. Okay. Czy chcesz? Pomóż mi tutaj z piwem? Okej. Okay. Piwo. Dla Jilla. Czy nie widziałem tej dziewczyny wcześniej? Ja jej nie kojarzę osobiście chyba. A powinienem ją kojarzyć? Kto to jest? A że Jill chce w ogóle piwka? Czy to jest jakiś podstęp? O co tutaj chodzi w ogóle? Co tu się stało? Proszę. Dzięki. I opuść trochę swoją gardę, proszę. O tak, zanim zapomnę. Jednostka jakaś tam... chyba czyszcząca, disposal, taka wywozowa. Przedeżowa? Wywozowa, tak. Mhm. Przyjeżdża w niedzielę. Czy kończą ci się jakieś składniki? Och, racja, tak. Jest tutaj butelka karmotrainu, która jest miesiąc po podacie przydatności. Postaw to przy zlewie, żebym się to pozbył. Dzięki. Hej, proszę pani. Tak? Jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa? Cóż, to dziwne pytanie. Nie jestem smutna. Chyba. Nie jestem jubilantem? Co znaczy jubilant? Trochę nie znaczy to samo co po polsku, co? Uradowana. O, ciekawe, jubilant? Czyli to, co po polsku oznacza osobę, która obchodzi imieniny czy urodziny? Jubilant? Solenizant jest jubilant. Czekajcie. Jubilant. Urodziny? Bo jest jubilant. Jest jubilant. Chwila, jakie to jest słowo? Jubilant. Okej, dobra. Pomyliło mi się, wow. Jubilat i jubilant. Bez kitu. Nie jestem uradowana, ale... Nie, mam na myśli, czy jesteś szczęśliwa? Czy cieszysz się swoim życiem? Swoimi wyborami? Głębokie pytanie. Mam na myśli... Może żałuję jednej czy dwóch rzeczy, ale mogło być gorzej. Żałujesz? Tak, na myśli... Czy my wszyscy nie żałujemy? Rozumiem. Hej, Jill. A! Znowu? Czy nie przesadzasz trochę? Może? Czy chcesz? Czy nie pożyczyłaś śrubokrętu
parę dni temu, jakiś czas temu? Pożyczyłem, a co? Zapomniałem wyciągnąć monety z automatów w narożniku w ostatnim tygodniu. Więc muszę je teraz wyciągnąć. O, zobaczmy. Proszę. To nie jest tak, że używam go zbyt dużo, że używany jest ostatnio jakoś specjalnie dużo. Takie drobniaki to wciąż jest, są pieniądze. Takie drobniaki z kieszeni, takie drobne, które się trzymają w kieszeni, uratowały mój tyłek nie raz. Co? Rzuciłeś je w twarz, kiedy uciekałeś? Dostał się tylko raz? I to stara pani to zaczęła. Okej. Okay. W ogóle czemu maszyny używają monet w tych czasach? Nie rozumiem tego drugiego zdania za bardzo. Albo fizyczne kasy, kiedy ich używasz? Nie wiem. Dziwne bardzo stwierdzenie. Dla powodów, dla których one w ogóle istnieją. Nostalgia. Może? Hej, panienko. Tak? Poznajesz mnie? Czy cię poznaję? Chwila, panienku, czy coś teraz nie mówił ciągle? Ktoś z pierwszych gości? Nie, bo z tych, co się nie powtarzało, była Kim. Była Kiramiki, ale to nie jest Kiramiki. To też nie jest Kim chyba, ta Kim jakoś inaczej wyglądała. Może to jest jakaś przytrywka. Przepraszam, naprawdę? Nie pamiętasz twarzy własnej siostry? Siostry? Przepraszam, nie mam żadnej siostry? Nawet siostry przyrodniej? Nie ma szans. Gaby? Czy to naprawdę ty? Boże, tak bardzo przepraszam. Tak bardzo wyrosłaś? Odkąd ostatni raz się widziałam. Ile to już minęło? 3 lata. No tak. Znasz ją? Tak, ona jest moją... Co? Ona... Chwila, to jest nasza... To jest nasza była? No... Jezu, ona opowiadała tą historię, ale to już nie pamiętam, czy było coś takiego, że mieliśmy chłopaka i byliśmy z jego siostrą, coś takiego? Ona jest właściwie moją moją byłą siostrą? Nie rozumiem. Więc jak sobie radzisz? Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Czemu to było... Czemu ona zaczęła mówić, że moją dziewczyną, a później moją siostrą? Nie wiem. Dobra. Czyli chciał piwo, to dzisiaj to ja sobie to zapiszę, bo nie zapisałem tego. Musiałem zmieniać szkoły. I udało mi się ominąć ocenę dzięki testom admission. Co to jest admission? Testom wstępnym, okej. Okay. Kończę gimnazjum za rok. Zawsze byłaś bystra, więc to nie jest żadne zaskoczenie. Wiesz, co już studiowała w koledżu? Zawsze mówiłaś, że chciałaś być naukowcem. Jeszcze nie wiem. Chyba mam jeszcze parę razy, żeby o tym pomyśleć. Cóż, nie czuję żadnej presji. Może potrzebujesz sabbatical year? Nie wiem, jakieś roku przerwy? Więc jak Lenor? Co z Lenor? Chwila, kim jest Lenor? Jej siostra. Aha, czyli to jest siostra naszej byłej. Okej. Okay. Jej siostra, ona... Ona była moją dziewczyną. Więc miałaś relację z kimś, kto nie jest kotem? No, to mnie zaskoczyłaś. Hej! Odważ się od mojej... mojej baby. Ahem. Więc co tam u Lenor? Ona nie żyje. What? Przepraszam, chyba nie usłyszałem dobrze. Moja siostra nie żyje, Jill. Zginęła w ostatnią sobotę. Przyszłam, żeby przekazać te wieści. Ja pierdzielę, co się dzieje? A się wyraz twarz w ogóle zmienił. Daj spokój, Gaby. Przestań się wygłupiać. Nie, to ty przestań się wygłupiać. Mam myśli, wow! Moja siostra... Została osamotniona, żeby umierać na swoją chorobę sama. Kiedy ty byłaś tutaj taka radosna. Myślałaś drinki i gawędziłaś. Chwila, Lenor była chora? Na co? Od kiedy?
częściowe odrzucenie nanomaszyny, to sprawiło o atak serca. Ona narzekała na bóle klatki piersiowej. Niedługo po tym, jak odeszłaś. Czy ta cała gadka o swojej wolności była to warta, Jill? Czy twoje prawo do szczęścia było warte życia mojej siostry? Dlaczego się na mnie tak rzucasz? Czy to ja zaraziłem ją tą chorobą, która ją zabiła? Nie, ale... To zbyt duży przypadek, że zacząłeś pogarszać chwilę po tym, jak wyszłaś. Ona była już widocznie chora po waszej kłótni. Nie zdziwiłabym się, jakby ta walka odegrała główną rolę w zabiciu jej. No dobra, ale daj spokój. Czy ona zginęła kiedy? Jest środa? Wtorek, poniedziałek, niedziela? 4 dni temu, wow. Ale to tylko spekulacja, nie możesz spodziewać się. I wszystko przez to, że chciałaś wolności. Cóż to za wolność? Która... na której cierpi dobra, trzyletnia relacja. Czy to była tak ważna wolność, że chciałaś uciec z nami wszystkie kontakty? Czy ta wolność była tak dobra, że zostawiłeś wszystko na dobre? Czy ta wolność była warta życia mojej... Zamknij się! Nie zabiłem twojej siostry, do kurwy nędzy. To nie jest tak, że to ja zaraziłem ją odrzuceniem nanomaszyny. Do cholery jasnej, to pierwszy raz, kiedy usłyszałem, że jest chora. Wiesz, jak ciężko było mi przeprowadzić tą rozmowę z twoją siostrą? Wiesz, jaki to był strach, kiedy czułam, jak jej młodość przenikająca przez moje palce? Myślisz, że to było dla mnie łatwe? Byłam przestraszona. Wciąż jestem. Ale musiałam wziąć się za swoje życie. A ty nie miała nic wspólnego z twoją siostrą. Kochałam ją. Myślisz, że ta kłótnia mnie też nie zabolała? Ja... Idiotka. Wow. Ja... Upewnię się, że ta dziewczyna dojedzie, gdzie człowiek jest też bezpiecznie. Tymczasem szefowo? Wiem. Chodź, Jill. Zabiorę cię do domu. Wow, ale fajnie ogarnęli. Domek, kochany domek. Hej, Jill. Chcesz coś do jedzenia? Nie jestem głodna. Chcesz, żebym weszła? Dotrzymać towarzystwa? Jest w porządku, ja po prostu potrzebuję trochę pobyć sama. Jill. Możesz powiedzieć mi, co czujesz. Wszystko będzie w porządku. Nie jest w porządku. Nie jest. Chodź, Jill. Chodź do mnie. Ja po prostu czuję, jakby część mnie została zmiażdżona. Moja stara dziewczyna była chora i ja o tym nawet nic nie wiedziałam. Jej siostra przyszła, żeby przekazać mi wieści. I właściwie jedyne, co mi dała, to obwinianie mnie wieczne. I nie tylko to. Ale ja też się na niej wyżyłam, nie wiem, lashed out. Zaraz zobaczymy. Zaatakowałam ją. Historia lubi się kurwa powtarzać. Może kiedy bym się w tej nie kryła i przeprosiła. Może gdybym nie była takim samolubnym małym gównem. Może... Dziękuję, szefowo. Naprawdę to potrzebowałem. Chcesz, żebym z tobą dzisiaj tutaj została? Dziękuję, ale... Naprawdę potrzebuję trochę czasu dla siebie. Żeby ułożyć sobie wszystko w głowie. Tak, rozumiem. Ale nie rób nic śmiesznego. Jasne? Jeżeli jakiekolwiek dziwne myśli do ciebie przyjdą, a jeżeli poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Tak. Hej, Four! Masz się nią zaopiekować. Słyszysz mnie? Miau. Pamiętaj, żeby do mnie dzwonić. I tak też się zadzwoni później, żeby sprawdzić, czy wszystko okej. Zajebiście, że się tak na mnie zaopiekowała. Że też się na mnie opiekują, nie? Że mam ten ciężki moment. Właśnie to wsparcie, które kurczę ona teraz potrzebuje. 24, czyli w Wigilię dostajemy rachunek, zajebiście. Ale patrzcie, tutaj mamy mniej kasy, czyli my dostajemy tylko fragment tego, co mamy w barze? To jest trochę dziwne.
Jill czuje się prawie kiepsko, ale naprawdę spodobał jej się ten plakat gry, który widziała. Kupienie go pozwoli jej zachować jakby ostrość umysłu. Miłego dnia. Okej. Okay. W tym momencie jednak zapiszemy i to już przejrzymy sobie prasę i kupimy plakat dopiero w kolejnym odcinku. Tutaj sobie zapiszę. Póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. No, nasza bohaterka jest w ciężkim stanie, więc mam nadzieję, że będzie mogliła jakoś posprawiać do kupy przy pomocy właśnie tutaj szefowej oraz Jilla. Oraz nasza ukochana kocura Fora. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!